Ciekawostki z podróży, proszę bardzo. Ścieżka króla w Andaluzji. Jak zrobić to budżetowo, ekonomicznie i wygodnie. Oglądaj i słuchaj. Naszą podróż rozpoczynamy od jazdy do Malagi. Autobusem za euro 70 dojeżdżamy do centrum i udajemy się na dworzec kolejowy. Tam za 4,40 kupujemy bilet na pociąg. Peron 10 jest pod główną halą, dlatego znalezienie nam zajęło go trochę czasu. W pociągu bez problemu znajdujemy miejsca siedzące i w ciszy oraz delikatnym kołysaniu, podziwiając widoki za oknem, dojeżdżamy na miejsce. 40-minutowa podróż mija bardzo szybko. Na stacji przesiadamy się do wahadłowego autobusu, który za 2,50 zawiezie nas do wyznaczonego celu. Sama jazda autobusem jest już zapowiedzią tego, co czeka nas wkrótce. Droga jest kręta i bardzo wąska, co utwierdza nas w tym, że wybór pociągu na pierwszy etap podróży był trafnym wyborem. Po wyjściu z autobusu cofamy się nieznacznie, by ponad 200-metrowym tunelem udać się na ścieżkę króla. Za tunelem czeka nas jeszcze 1,5-kilometrowy spacer i docieramy do punktu, w którym za 10 euro kupimy bilet, otrzymamy kask i wysłuchujemy krótkiego instruktażu, jak bezpiecznie przejść przez cały szlak. Szlak ten, ścieżką króla, został nazwany dlatego, że w 1921 roku król Alfons III pokonał go na własnych nogach. I to jest bardzo mocno akceptowane, tylko nie wiadomo dlaczego, skoro król miał wtedy 35 lat. Z początku ścieżka nie miała charakteru turystycznego. Służyła do transportu niezbędnych materiałów do funkcjonowania pobliskiej elektrowni oraz by jej obsługa mogła szybko dostać się na miejsce pracy. Gdy szlak przestał spełniać swoją pierwotną funkcję, stał się atrakcją turystyczną. Jednak niekonserwowany stawał się coraz bardziej niebezpieczny. 4 wypadki śmiertelne w latach 1999-2000 spowodowały, że został on zamknięty. Jednak władze Andaluzji widziały w tym miejscu turystyczny potencjał i kosztem 7 milionów euro szlak został wyremontowany i oddany do użytku w roku 2015. Przejście ścieżką króla to spore wyzwanie dla osób z lękiem wysokości. Szlak wznosi się ponad 100 metrów nad pionową ścianą wąwozu. Jest jednak bezpieczny i zapewnia niesamowite wrażenia. A kończy się przy stacji kolejowej, skąd za 4,40 wrócimy do centrum Malagi. Całość wycieczki kosztowała nas 21,30. W internecie najtańszą ofertę takiej wycieczki znajdziecie za 50 euro, a w lokalnych biurach jeszcze drożej.